Cześć, tu Metal i to będzie mój już drugi odcinek pytań i odpowiedzi, czyli Q&A. Mam tu kostkę Rubika, firmy Rubik's Cube i będę sobie układał. Stwierdziłem, że gratem też trzeba się pobawić. Mam tu trochę pytań. Większość jest od Natalki kostki Rubika, to fajnie, bo przynajmniej tam ktoś zadał sporo pytań, a nie takie pojedyncze. No więc będę odpowiadał. No to zacznijmy od tego. Jaka jest dobra tania kostka? To był komentarz Toksu262. Już ci odpowiadam. Dobrą tanią kostką jest Shengshu Wind. Powinieneś coś wiedzieć na temat tych kostek. Bardzo dobra, bardzo tania. Naprawdę świetnie się układa. No, naprawdę jest bardzo miała w tym, ogólnie w układaniu. Skąd pomysł na nagrywanie filmików i wrzucanie na YouTube? Nie wiem, jakoś tak chciałem się zająć chyba czymś, bo wypisałem się ze szkoły muzycznej kiedyś, grałem na pianinie, już nie gram i stwierdziłem, że pasowałoby się czymś zająć, więc akurat niedawno wtedy zakupiłem kamerę i zacząłem nagrywać jakieś proste filmiki. Dalej. Może z pytania Natalki zostawię na koniec, bo będzie wszystko po kolei. Jakich zespołów słuchasz? W pierwszym moim filmiku już mówiłem, że ogólnie nie lubię słuchać takich typowych piosenek. Znaczy lubię, tylko nie mam specjalnie jakiegoś autora, którego bym na przykład lubił słuchać. No ale fajnie jest na przykład Pitbull, może być nawet zespół One Direction, coś tam dalej. Spoko są nawet. Dalej. Powiesz co to masz, timer na tablecie, jak się nazywa? To jest Speed Cube Timer. Jakaś taka spoko nazwa. No. Bardzo fajny, oblicza średniej w ogóle. Dalej. Jak dostaniesz wyniki testów, to pochwalisz się nimi. Mam nadzieję, że pochwalę się, więc dostanę wyniki, to będziemy mogli popisać trochę więcej na temat, co było źle, nie wiem, tak jakoś się pochwalić. Kiedy i gdzie jest meeting w Rapce? Tak ogólnie to był pomysł Marka Koleckiego, który też mieszka w Rapce i prawdopodobnie niedługo w ten weekend majowy, ponieważ można się spotkać. Będzie wolny czas i jeszcze nie wiemy do końca, nie ustaliliśmy, czy to będzie w Rapce, czy w Nowym Targu, bo mieszkam w Nowym Targu, tu ktoś napisał, gdzie mieszkasz, jaki rejon. No to jest Małopolska, Nowy Targ. Jakbyście chcieli mi coś wysłać, jakiś prezent, to wam mogę podać dokładny adres. Co jeszcze? No dobra, teraz są pytania. Aha. Czy Metal pokaż mięśnia? Ostatnio się opuściłem. Pokazałem mięśnia. Zaczynają się pytania od Natalki Kostki Rubika. Jeżeli miałbyś do wyboru Dajan Zanchi i Dajan Guhong, którą byś wybrał? No to tak. Jeżeli byłby to Dajan Zanchi, ten na starym plastiku, to bym wybrał Dajana Zanchi. Ale jeżeli to by był zwykły Zanchi, to bym wybrał Guhonga. Dlaczego na twoim kanale nie pojawiają się sesyjki i spotkania tylko u Jaśka? U Janka, ale dobra. Z tego prostego powodu, że Jasiek nagrywa swoim telefonem i jakoś za każdym razem przerzucać filmik to trochę by zeszło, bo filmiki się Bluetoothem trochę wolno przesyłają, zwłaszcza takie duże. Więc stwierdziliśmy, że tylko na jego kanale będą
nasze sesyjki, jakieś wybryki głupie. Dalej. Jaki masz telefon? Już wam pokażę. To jest mój telefon. Ogólnie bardzo się cieszę, że nie mam jakiegoś lepszego, bo miałem Samsunga. O, nawet wam mogę pokazać numer. Tylko mi nie zaspamujcie skrzynki. Ogólnie miałem kiedyś Samsunga Monte i prawdopodobnie, no i go ktoś ukradł. Więc stwierdziłem, że nie ma sensu jakichś innych telefonów, ja nawet nie chciałem kupować. Teraz się czuję jakoś tak wolny, można powiedzieć. Wolno od telefonu, dzwonią tylko ci, co znają mój numer, czyli no rodzina i tam kilku kolegów, więc ogólnie więcej to siedzę na Skype'ie i na ogólnie na YouTubie, więc mają ze mną dobry kontakt ci, co chcą. Na Facebooku też może siedzę, ale nie lubię. 4. Będziesz projektował jakieś super dziwne naklejki, których nikt nie ma. No właśnie, mam kilka pomysłów na naklejki. No, nie powiem jeszcze jakie. To są różne dziwne wzory. Na moim koncie na YouTube, na Allegro można już kupić kilka takich wzorów. Oczywiście, jakbyście chcieli, to można. To jest opcja, żebyście wydali mi wzór i ja go spróbuję stworzyć. No, wtedy może z powrotem wejść na moje konto, jeżeli będzie taka zgoda, a projekt zostanie wykonany dla kogoś tam. No i mam ogólnie zamiar coś jeszcze sprzedawać. Sprzedaję naklejki na moda Florian, na czwórkę i na trójkę. Takie. Jest do wyboru opcja Half Bright albo zwykłe. Zwykłe też są dobre. Dzisiaj wysłałem komuś chyba, nie wiem, nie pamiętam komu. Nawet nie będę i tak mówił. Są też niestandardowe wzory, tak jak kółko, krzyżyk, okrąg, tam ośmiokąt, więc ogólnie jest wybór spory. Można sobie wybrać kolory, fajnie. Dalej. Ile spędzasz na układaniu kostki dziennie? No, mogę powiedzieć, że trochę dużo. Chyba nawet za dużo, niektórzy sądzą. No, ponieważ czasem, jak mi się nudzi, to nie siadam przed komputerem, tylko siadam przed kostką, a raczej biorę sobie ją do rąk i zaczynam się nią bawić. Czyli ogólnie spędzam dużo czasu. W szkole też czasem układam. Jak jest nudno, noszę kostkę do szkoły. Dalej. Ile miałeś lat, jak dowiedziałeś się, że istnieje coś takiego jak kostka Rubika? Wow. To jest trochę głupie pytanie. W sensie, że jest dobre, ale trudno określić jakie. Trudno określić, ile miałem lat, ale prawdopodobnie mało, bo mama kiedyś umiała układać kostkę, to jakoś bardzo mnie to ciekawiło, bo ja nigdy nie potrafiłem je ułożyć. Miałem jedną ściankę przy okazji. Wolisz łamigłówki czy kostki Rubika? Jednak wolę chyba kostki Rubika. Zależy jeszcze, czy jakieś łamigłówki będą ciekawe. Bo na przykład taka łamigłówka, to ona mi się trochę dość szybko znudziła i no jakoś rzadko ją układam. Speedcube czy Netcube? Moim zdaniem zdecydowanie Netcube, ponieważ ostatnio jest lepiej widzialny, słyszalny, da się o nim coś powiedzieć. Widać go, można powiedzieć, wszędzie. No i ogólnie jest spoko. Nawet nie wiem, co to. Dalej. Twoim zdaniem Fang Kun, nie wiem jak się to pisze, jest podróbką Diana czy trzecią generacją? Według mnie jest to podróbka Diana. Wątpię, żeby to była jakaś trzecia generacja. No bo jest to identyczna wersja, tylko po prostu gorszy krzyżak, gorszy materiał. Więc raczej to jest podróbka.
No gdyby Dayan robił coś takiego, to by się to nazywało Dayan i byłoby z bardzo dobrego plastiku i w ogóle. Skąd pomysł na robienie naklejek? No, zacząłem układać kostkę i stwierdziłem, że jak inni mogą sprzedawać naklejki, to ja zauważyłem, że też mam taką maszynę do dyspozycji, taką do wycinania. No i stwierdziłem, że można spróbować poeksperymentować. Mam ją Corela, więc można się nim pobawić, coś tam zaprojektować, potem wyciąć i można nawet sprzedawać. Ogólnie jak ktoś ma bujną wyobraźnię, to jest bardzo fajnie, bo można wiele ciekawych pomysłów wnieść. No, dalej. Planujesz nową serię na swoim kanale? Ogólnie nie do końca wiem, o jaką serię chodziło. Bo na razie tą serią to są pytania i odpowiedzi. No i może jakiś meeting będzie. Nie wiem, chwilowo. O właśnie, jeszcze może za jakieś 2, może 3 tygodnie będzie kilka unboxingów i recenzji, bo mam zamiar zamawiać kostki z Chin. Lubisz grać w piłkę nożną? Nie za bardzo, chociaż w szkole można chwilę pograć. Trochę ciekawe, ale tak, żeby na przykład interesować się nią, to nie. Facebook czy NK? Według mnie Facebook, chociaż i tak nie używam go specjalnie. Założysz fanpage? Nie założę, ponieważ tak jak przed chwilą mówiłem, nie lubię się zajmować z Facebookiem. Według mnie jest to marnotrawienie czasu i ogólnie bez sensu. To tylko raczej do kontaktów powinno służyć. No dobra. Najbliższy zakup, jaki planujesz? Tak jak mówiłem, planuję zakupić kostki z Chin. Naklejki Juska są lepsze czy twoje? W sumie to też trudno powiedzieć, bo są one robione chyba z tej samej firmy Folii. Więc teoretycznie są tak samo wytrzymałe. Ale według mnie, no przecież nie będę sobie krytykował własnych naklejek, według mnie są moje lepsze, chociaż nie testowałem Juska. Dalej. Lepsze twoje naklejki czy Dayana? Zdecydowanie lepsze są moje. To jest Rubik's Cube. Naklejki zero zadziorów, a spory czas je już mam. Tu mam zielony Half-Bright, tego na głupiej kamerce nie widać. Tylko taki jakiś gorszy. No, ogólnie fajnie. Co dalej? Zrobiłbyś naklejki na zamówienie do zupełnie nieznanej ci kostki przy podaniu wymiarów? Myślę, że jakbym miał polecenie zrobić jakieś takie naklejki, miałbym podane wszystkie wymiary i wiedział, jak je zrobić, to mogę wykonać takie naklejki. Tylko na przykład właśnie do Gearcube'a się zastanawiałem, jakby je spróbować zrobić. One są naprawdę trudne. Chociaż myślę, że dałbym radę, jakbym się wziął. Mogę spróbować. Bo kilka osób pisało, że przydałyby się. No dobra. Zrobisz loga na kostkę własnej roboty, albo będziesz robił na sprzedaż? Właśnie zastanawiałem się nad tym. I nie do końca zrozumiałem pytanie, bo nie wiem, czy chodzi o inicjały, czy ogólnie o loga, czy jeszcze coś innego. Bo tak. Inicjały mógłbym robić na zamówienie, tylko że to raczej wtedy musiałby ktoś zamawiać wiele tych naklejek, a nie na przykład 10 inicjałów, bo już wam pokażę. Tyle to są 4, to tak jak zwykłe. Wyobraźcie sobie, że 10 to jest tyle prawie co na jednej ściance kostki, no to jest nic. Dlatego się nawet wam nie opłacałoby za przesyłkę tyle. Tutaj jest na przykład Janne.
inicjały od imienia, nieważne. I to jest jedna ze ścianek, robiłem właśnie dla Janme naklejki. Tu mam niebieskie, tego nie widać, bo musiałbym wyciągnąć środek. No więc ogólnie, jakby mnie ktoś poprosił, ustalilibyśmy jakąś cenę, to można, mogę zrobić inicjały. Ale lubię raczej nie. I to chyba są wszystkie pytania. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że się podobało. No i zapraszam na moje aukcje, na moje filmiki i do zobaczenia w następnym. Cześć.